Kiano Fly 9.7 Quad to nieco tańsza wersja tabletu Elegance, która jednak nie cierpi na brak wydajności. Producent oszczędził przede wszystkim na obudowie, która wciąż jest aluminiowa, ale już nie tak dobrze wykończona jak w przypadku flagowego produktu. Tablet w dalszym ciągu jest lekki i nieźle zbudowany. Tutaj również otrzymujemy dostęp do większości portów bez potrzeby odpinania przeróżnych klapek. Przyciski fizyczne osadzono w obudowie pewnie, znajdziemy tu też te same porty, które zostały zaimplementowane w Elegance. Różnicą jest natomiast m.in. brak Bluetootha i to jest różnica na korzyść tabletu droższego. Cechą wspólną obydwu jest ekran IPS o wysokiej rozdzielczości, cechujący się świetną reprodukcją kolorów i dobrymi kątami widzenia. W Fly dostajemy natomiast wyświetlacz sporo jaśniejszy, co jednak ma wpływ na żywotność baterii. Kwestia wydajności jest niemal identyczna w obydwu sprzętach. Kiano użyło tu układu ROG chipa z 4 rdzeniami i grafiką Mali 400. Każda z testowanych przez nas gier odpalała się bez problemu, w tych bardziej zaawansowanych pojawiały się sporadyczne, drobne lagi, ale w żadnym wypadku nie wyklucza to użyteczności Fly'a jako przenośnej konsoli. Na Dead Trigger czy Real Racing 3 możecie dzięki temu tabletowi spędzać długie godziny. Podobnie jak w Elegance, problemem Fly'a jest niedostateczna optymalizacja, choć te widać tylko w trakcie wertowania po menu i czasem w przeglądarkach internetowych. Da się z tym żyć, choć zdecydowanie lepiej sprzęt radzi sobie w multimediach i grach. Filmy w jakości 720 czy z 1080p uruchamiają się szybko, obraz jest ładny, czytelny i pozbawiony błędów. Martwi tylko bateria, bo ta nie dość, że została nieco okrojona z pojemności względem Elegance, to wskutek nie najlepszej optymalizacji nie osiąga dobrych czasów pracy. Ale cóż, to tablet tańszy, w którym pierwsze skrzypce ma odgrywać wyświetlacz i dość wydajny chipset RK3188. Nie da się zaprzeczyć, że w grach i multimediach Fly radzi sobie dobrze. Na koniec mamy dla Was jeszcze lepszą wiadomość. Producent już kończy pracę nad aktualizacją do Androida 4.2, co powinno zdecydowanie przyspieszyć pracę sprzętu.